Polacy nie walczą o swoje, że Polacy zawsze dadzą się tam upokarzać, poniżać i tak dalej. Trzeba było powiedzieć, dobrze, no to my wam damy, prawda, tyle czołgów, tyle tego, ale w zamian na przykład oddajcie Lwów. O, a nie, to idźcie sobie walczyć sami. Brakuje tylko tego, żeby nam przyszli jeszcze do naszego domu, nasrali na dywan i poprosili o papier, bo to tak mniej więcej wygląda. No. Teraz Konfederacja będzie przyciągać do siebie wyborców, tych, którym rzeczywiście zależy na Polsce, a takich nie jest mało. I tu to, co możemy zrobić najlepszego, to po prostu nie wpuszczać tych imigrantów z krajów obcych nam kulturowo. No ale jak sam pan powiedział, Donald Tusk zapowiedział już, że będzie to robił, czyli znowu będzie kontynuował politykę PiS-u. W ostatnich dniach polską opinią publiczną wstrząsnęło wydarzenie z Brukseli, gdzie grupa Ukraińców pod polską ambasadą domagała się tego, żeby uznać polską pomoc, jaką wysłaliśmy dla Ukrainy i jak im pomogliśmy w kwocie opiewającej na ponad 100 miliardów złotych, że to nie była pomoc, a jedynie zadośćuczynienie za krzywdy, jakich Ukraińcy doznali przez Polaków w przeszłości. Skandal? Być może, ale polskie media głównego nurtu sprawą się nie zajęły, już nie mówiąc o jakiejkolwiek decyzji dyplomatycznej. Dziś porozmawiamy z dziennikarzem śledczym, który zajął się tą sprawą i starał się ją nagłośnić, jednak w dalszym ciągu media głównego nurtu nie przejęły się tym wcale. Czy Ukraińcy mają rację w tym, co mówią i dlatego nasi politycy się tym nie interesują, czy może stoi za tym coś więcej? No cóż. Zapytajmy naszego dzisiejszego gościa. Szanowni Państwo, Leszek Szymkowski. W ostatnim czasie nagłośnił Pan sprawę dotyczącą Ukraińców, którzy domagali się w Brukseli od Polski odszkodowań. Może nie do końca domagali się odszkodowań, co uznali, że to, że my im teraz zapłaciliśmy tyle pieniędzy i daliśmy tyle pomocy, możemy traktować jako odszkodowanie dla Ukrainy za Galicję. Co pan w ogóle o tym sądzi? Jak pan trafił w ogóle na to źródło i jaka jest pana opinia na ten temat? No, trafiłem na to prosto, to znaczy jeden z mieszkańców Brukseli, który jest od wielu miesięcy subskrybentem mojego kanału i wiernym czytelnikiem moich książek, mi po prostu przysłał zdjęcia i informacje na ten temat. Także to nie wymagało jakiegoś dziennikarskiego śledztwa specjalnego. Co ja o tym sądzę? No ja sądzę o tym, że to brakuje tylko tego, żeby nam przyszli jeszcze do naszego domu, nasrali na dywan i poprosili o papier, bo to tak mniej więcej wygląda. Natomiast tutaj muszę pana zaskoczyć jedną rzeczą, bo uważam, że dużą winę za tą sytuację ponosimy my sami. My sami Polacy, czy my sami rząd? My sami Polacy, no ze szczególnym oczywiście uwzględnieniem rządu, bo to jest możliwe dzięki temu, że my przez te półtora roku ponad ostatnio, od kiedy wybuchła wojna, daliśmy się Ukraińcom poznać jako taki kraj, który niczego dla siebie nie wymaga, który na wszystko się zgodzi, który zawsze w podskokach spełnia ich roszczenia. No jak wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia, w związku z czym jeżeli Ukraińcy dostali taki sygnał, że Polacy zrobią wszystko, że Polacy nie walczą o swoje, że Polacy zawsze dadzą się tam upokarzać, poniżać i tak dalej, no to takie mamy właśnie efekty. A z czego to w ogóle wynika, że my dajemy im za darmo, nie wymagamy niczego w zamian? No bo to chodzi o umowę z 2016 roku, jak rozumiem, tak? Tak, ale ta umowa też z powietrza się nie wzięła. Ja myślę, że tutaj zagrały trzy czynniki. Pierwszym takim czynnikiem to jest oczywiście brak jakiejkolwiek myśli politycznej, jakiegokolwiek pomysłu na państwo ze strony tej rządzącej klasy politycznej. No oni to, prawda, wiadomo, pójdą do władzy, wszystkich innych wyzywają od ruskich agentów i podpiszą sobie tam jakieś dokumenty dowolne, byle tylko uznać, że zrobią Putinowi na złość. No przecież Putin się z nich śmieje oczywiście. Druga rzecz to myślę, że były naciski z Waszyngtonu takie, bo jednak nasza polityka zagraniczna nie jest samodzielna, tylko polega na tym, że się w podskokach wypełnia polecenia czy Berlina, czy Waszyngtona, czy Brukseli. A trzecia rzecz, i to jest niezbadana, ale wydaje mi się, że kluczowa, to jest kwestia tych taśm Brasilijczyk. No przypomnijmy przecież, że ciągle żadna ze służb państwowych nie pochyliła się nad sprawą tak zwanej afery podkarpackiej, czyli tej sieci domów publicznych prowadzonych przez ludzi związanych z ukraińskim wywiadem, bo przecież bracia Rysicz obaj to są osoby ukraińskiego wywiadu, prawda, które tam nagrywały ważnych polityków, biznesmenów, samorządów,
zarządowców zdobyły potężną ilość materiałów kompromitujących, no i zaczęły to wykorzystywać. W związku z czym to się skumulowało i w wyniku gry przeprowadzonej przez ukraiński wywiad doszło do podpisania tej umowy skrajnie niekorzystnej dla Polski. Myśli pan, że może chodzić o aferę podkarpacką? Tam chodzi o jednostki, jakby nie było. To nie jest tak, że zagrożone było całe państwo. Zagrożone były jednostki ewentualnie jakimiś szantażami. Myśli pan, że przez to dalibyśmy od tak bezinteresownie 100 miliardów złotych? Tak mówię, to nie jest jedyna przyczyna, bo są te trzy, o których mówię. Bo jeżeli się na to nałoży polecenie z Waszyngtonu, które się dostaje, no to takie są właśnie efekty. Okej, czyli jak można rozumieć w ogóle ten protest Ukraińców pod ambasadą w Brukseli? O co tam w ogóle chodziło? Bo to była odpowiedź chyba na Konfederację, tak? To było takie chamskie, aroganckie i bezczelne pokazanie Polsce braku szacunku i lekceważenia, bo niczym innym tego tak naprawdę nie można wytłumaczyć. No oni to pewnie rozumieją tak, że skoro Polacy sobie pozwolili na coś takiego i to klasa rządząca, posłowie jednak Konfederacji, no to ale oni też w ten sposób, no na to, żeby wystawić rachunek Ukrainie. No to jasne, ale jednak my wystawialiśmy ten rachunek Ukrainie, jeżeli już my jako państwo chcielibyśmy wystawić, to po pierwsze należało to zrobić wcześniej, prawda, a nie później, a po drugie mamy za co, no oni nie mają za co. No oni twierdzą, że za Galicję. Jak ta sytuacja wygląda pod kątem historycznym? Właśnie, no to wygląda tak, że przecież ukraińska państwowość nie istniała do 1991 roku. Wcześniej, po II wojnie światowej, Ukraina była częścią Związku Radzieckiego. W zasadzie w okresie między I a II wojną światową też była częścią Związku Radzieckiego, który się wtedy nazywał Rosją Bolszewicką. A wcześniej te ziemie obecnej Ukrainy to były ziemie, na które toczyły się walki głównie między Rzeczpospolitą obojga narodów a Rosją, prawda? Więc trudno mówić o tym, że myśmy im zabrali Galicję, bo Galicja zawsze była częścią czy Polski, czy Imperium Austro-Węgierskiego, czy Rosji i tak dalej. Tam przecież państwowość ukraińska nie istniała w poprzednich wiekach, no więc ciężko o tym mówić. Ale to jest właśnie taka chamska, ordynarna, bezczelna próba nasrania nam na dywan. Mimo wszystko, że podpisaliśmy i tak taką umowę, która jest skrajnie niekorzystna i niezrozumiała tak naprawdę, jeśli chodzi o tą umowę z 2016 roku, która została później ujawniona dopiero w 2019 roku, co też jest przynajmniej skandaliczne, no to i tak mimo wszystko przecież Polska mogła się domagać przynajmniej jakiejś kurtuazji ze strony Ukrainy, chociażby ten Wołyń. Kurtuazji to nie, w polityce kurtuazja to za mało po prostu. Problemem podstawowym jest to, że nasze państwo w ogóle nie dba o swój interes. Ja chyba jestem albo jedyną, albo jedną z bardzo niewielu osób, które w przestrzeni publicznej używają w ogóle takiego sformułowania jak interes Polski. Prawda? Bo w polityce nie ma sentymentów. No takie gadanie głupie w Polsce, jak to mamy często do czynienia, że lubimy Ukraińców, albo nie lubimy Ruski i tak dalej, no to jest na poziomie dzieci z piaskownicy, prawda? No, Jasiu się obrazi na Zbysia, że mu ukradł łopatkę do zrobienia zamku. No to tak nie można prowadzić polityki. W polityce liczą się wyłącznie sentymenty. W polityce liczą się wyłącznie interesy. W polityce się nie liczą sentymenty. I jeżeli wybuchła wojna na Ukrainie, prawda, to dojrzała polityka wyglądałaby w taki sposób, żeby zastanowić się, jak w tej sytuacji wyciągnąć największe możliwe korzyści dla Polski, prawda? Jakie to były korzyści? No po pierwsze, żeby ta wojna nie przyszła do nas. A myśmy zrobili coś przeciwnego. Zaczęliśmy angażować się zbrojnie, jakby dając pretekst Rosji do tego, żeby potem nas zaatakowała, prawda? Druga rzecz, no to jest to, że jeżeli przychodzi kraj, który jest upadły i woła o jakąś pomoc, no to mu się stawia bardzo trudne warunki, prawda? Przecież jeżeli przybiegała delegacja ukraińska i mówiła, dajcie nam czołgi, dajcie nam transportery, dajcie nam to, tamto, pomoc finansową i tak dalej, to nikt ze strony polskiej nie powiedział, dobrze, ale co dajecie w zamian? Prawda? No, odpowiedź byłaby, no nic nie dajemy w zamian dajemy to, że walczymy za waszą i naszą wolność, etc., to idźcie sobie walczyć dalej. Nas w zasadzie chyba Polska była tutaj wyjątkiem, tak, bo no, reszta krajów... Nas interesują konkrety, prawda, i trzeba było powiedzieć, dobrze, no to my wam damy, prawda, tyle czołgów, tyle tego, ale w zamian na przykład oddajcie Lwów. A nie, to idźcie sobie walczyć sami, prawda? No bo to tak się prowadzi politykę, bo polityka to jest sztuka walki o własny interes, a nie o jakieś tam bzdurne sentymenty. No i dobra, jesteśmy tuż po wyborach. Polacy wybrali nowy rząd. Myśli pan, że będzie lepiej? No ten nowy rząd to jest nowy stary, bo niewiele się zmieni przecież tak naprawdę. No, przeciętny wyborca może myśleć tak, no to zmienił się ten obrzydliwy PiS na nowoczesną platformę. Ale ja przecież przypominam trzy elementy wspólne, jakie będą między starym rządem i nowym rządem.
No, po pierwsze jest to, że już kto nie wiadomo, kto będzie premierem, bo walka się toczy o to, żeby PiS bardzo chce zbudować koalicję, żeby utrzymać rząd tam z PSL-em, z Konfederacją. No, z Konfederacją mu trudno, z PSL też nie za bardzo jest do tego skory. No, ale gdyby hipotetycznie Jarosławowi Kaczyńskiemu się udało, to premierem mógłby być dalej Mateusz Morawiecki, prawda? Z kolei naturalnym kandydatem opozycji na premiera jest Donald Tusk. I teraz zwróćmy uwagę na biografię tych osób. Otóż pan Donald Tusk figuruje w aktach Stasi jako agent o kryptonimie Oskar, a pan Mateusz Morawiecki figuruje w aktach Stasi dwukrotnie rejestrowany jako agent o pseudonimach Student i Jakob. Czyli można powiedzieć, że agent o pseudonimach Student i Jakob zmieni się w agenta o pseudonimie Oskar, prawda? Z drugiej strony, jakie są polityczne biografie tych ludzi? No przecież Mateusz Morawiecki był wcześniej doradcą Donalda Tuska, co nie jest tajemnicą, więc można powiedzieć, że doradca Tuska zmieni się na samego Tuska. Trzecia rzecz to jest taka, że zarówno Donald Tusk, jak i Andrzej Duda, o czym mało się dzisiaj mówi, związani są wcześniej ze środowiskiem Unii Wolności, bo przecież Andrzej Duda, zanim doznał w cudzysłowie cudownego nawrócenia na pisizm, to był przecież działaczem Unii Wolności krakowskiej. To nie jest żadna tajemnica. Jego niedoszły teść jego córki jest wpływowym działaczem Unii Wolności, etc. W związku, a Tusk skąd się wywodzi? No też ze środowiska Unii Wolności, czyli tej opozycji koncesjonowanej przy okrągłym stole. Także na pewno, niezależnie od tego, kto będzie premierem, no to też, znaczy inaczej, to jakby, no, wszystko się dzieje wokół tego samego środowiska. Ale jest jeszcze trzeci element. Otóż ja w swojej książce Fundusz Zbrodni, Kulisy afery FOS ujawniłem to, że z pieniędzy FOS były finansowane wszystkie liczące się wtedy ugrupowania polityczne. Czyli zarówno SLD, no co jasne, wtedy się to nazywało chyba SDPR, jak i Porozumienie Centrum, jak i właśnie Unia Wolności, jak i PSL, jak i Wałęsa i tak dalej. W związku z czym można powiedzieć, że na pewno nowe ugrupowanie polityczne też wyrosło z FOS-u. W związku z czym ja się nie spodziewam zmian, bo to nie jest wielka zmiana dla Polski, tylko to są przetasowania w obozie postkomunistów. To jak pan ocenia stan polskiej demokracji, Polaków jako takich? Jak to jest, że rządził Tusk, mieli mu to na tyle za złe, że wybrali Prawo i Sprawiedliwość, później znowu wybrali Prawo i Sprawiedliwość, później znowu wybieramy Tuska. O czym to świadczy? Nie mamy w ogóle żadnych innych alternatyw? Czy jesteśmy na tyle zmanipulowani przez nasze media? To nawet nie tylko media, bo ja myślę, że tutaj wchodzi kilka czynników w grę. Po pierwsze, no, myśmy się przyzwyczaili do tego, że zamknęliśmy się w takim duopolu partyjnym, prawda? No i mamy do czynienia z jednej strony z potwornymi gamoniami, którzy udają patriotów, prawda? A z drugiej strony z cynikami, którzy nie udają patriotów, ale też nic im nie wychodzi, prawda? Znaczy, mówiąc obrazowo, no, mamy do czynienia z dwoma takimi ruchami politycznymi. Jedni to jak kradną, to się przy tym żegnają, prawda? Mówią, o tutaj, Panie Boże, pomóż mi ukraść i tak dalej, to wszystko przecież, prawda, w imię dobrych idei, etc. A drudzy się nie żegnają, bo mają Pana Boga w nosie po prostu, prawda? I to jest jedyna różnica. Przecież jeżeli kiedy z pół roku temu wybuchł ten głośny skandal, jak to minister Kowalczyk dostał z państwowych pieniędzy 29 chyba milionów złotych na jakieś centrum imienia Jana Pawła II. Już się ukradł sobie pieniądze, ale się powoływał pięknie na Jana Pawła II, żeby sobie zrobić patriotyczną otoczkę. No, Platforma jak kradła, zupełnie nie miała tych problemów. Nie musiała się wcale Janem Pawłem II posługiwać. To doprowadziło do tego, że Polacy myśleli w taki sposób. No, rządzą nami złodzieje, potwornie kradną, prawda, to już dajmy spokój tym złodziejom, niech będą nieudacznicy, a przynajmniej będą trochę uczciwi. Potem się okazało, że ci nieudacznicy też kradną, prawda, więc oni się też przejedli, no i potem było, kurczę, no to jak ci nieudacznicy, może jednak niech ci złodzieje rządzą, bo prawda, jak to było za PRL-u, lepszy złodziej niż bandyta. No i to jest taki zamknięty krąg. Media oczywiście robią swoje, no bo media są uzależnione od polityków, którzy finansują te media ze spółek Skarbu Państwa, prawda. Dzisiaj na pierwszej stronie Gazety Polskiej czytam sobie deklarację Jarosława Kaczyńskiego, który mówi o tym, że nie dopuścimy do tego, żeby strefa wolnego słowa, prawda, była zamknięta. No, to, no, o co tu chodziło? Chodzi o to, że Jarosław Kaczyński bardzo się boi utraty swojego zaplecza propagandowego, który finansował potworną ilością pieniędzy ze spółek Skarbu Państwa. Teraz pieniądze ze spółek Skarbu Państwa będą tam trafiać do Newsweeka, do Gazety Wyborczej, do TVN-u, prawda, do tych mediów, które popierają tą opcję. I to jest złe samo w sobie, bo to należy zlikwidować, w ogóle zakazać tego konstytucyjnie. TVP. Nie tylko TVP, bo finansowanie w ogóle mediów, prawda? Przecież w Stanach Zjednoczonych nie ma telewizji publicznej, a wydaje mi się, że pluralizm polityczny jest tam znacznie większy. W ogóle zakazać wykupywania spółkom Skarbu Państwa reklam w mediach. I tyle. I to problem rozwiąże.
To by zresztą, nawiasem mówiąc, bardzo kondycję mediów poprawiło, bo media zaczęłyby walczyć o czytelnika, a teraz walczą o dotacje ze spółek Skarbu Państwa, prawda? I trzecia kwestia tutaj w odniesieniu do tego, o czym Pan mówił, wydaje mi się, że to jest też efekt pewnych zakulisowych porozumień między mocarstwami, między Niemcami, Stanami Zjednoczonymi, bo Platforma Obywatelska ma naturalne inklinacje w stronę Niemiec, prawda? Jest to jasne. Z kolei PiS miał w stronę Stanów Zjednoczonych i w wyniku tych rozmaitych przetasowań geopolitycznych Stany Zjednoczone zgodziły się na to, żeby Niemcy z powrotem odzyskiwały kontrolę w Polsce, więc no naturalną tego konsekwencją jest to, że jakby amerykańskie ośrodki intelektualne, think tanki i tak dalej zaczęły już kilka miesięcy temu wysyłać takie sygnały, że tam właśnie dobrze, jeżeli by prezydentem był tam Andrzej Duda, dobrze, żeby Andrzej Duda by coś tam podpisał, że jeżeli premierem będzie Donald Tusk, to oni go, prawda, powitają tutaj jak demokratę i tak dalej. To taka po prostu gierka zakulisowa między mocarstwami, no to znaczy stronnictwo amerykańskie się wycofuje i ustępuje stronnictwu pruskiemu. No Donald Trump wprost wsparł przecież politykę prawej Sprawiedliwości. Przyjeżdżając do Polski bezpośrednio po pandemii, wsparł wtedy kampanię prezydenta Andrzeja Dudy. Teraz się okazuje, że Niemcy wspierali kampanię Donalda Tuska. Problem jest taki, mi się wydaje, że jeśli teraz Platforma Obywatelska przejmie media publiczne, no to oni, mając jeszcze media mainstreamowe w postaci chociażby TVN-u, czy Gazety Wyborczej, która jest jedną z najpopularniejszych gazet w Polsce, i jeszcze TVP Info będzie po ich stronie, no to wtedy już chyba nie ma szans na jakiekolwiek inne przeprowadzenie wyborów, żeby była jakakolwiek inna opcja, która będzie mogła wygrać te wybory, skoro, jak widzimy teraz po tych, które obecnie miały miejsce, zadecydował przekaz medialny zarówno z TVP, jak i z TVN. No tak, ale on się przyczyniał do tej polaryzacji sceny politycznej na dwie frakcje postkomunistów. Bo tu tak naprawdę, tak jak mówię, my mieliśmy wybór główny przez lata między postkomunistami, ateistami, a postkomunistami udającymi katolików, prawda? Między tymi, którzy jak kradli, to się żegnali, a tymi, którzy jak kradli, to się nie żegnali. Pojawiła się Konfederacja w 2019 roku, a jej teraz przybyło. Ona zwiększyła swój stan posiadania w Sejmie i to bardzo zwiększyła, ale mniej niż się spodziewali. Mniej niż się spodziewano, ale to i tak jest bardzo duży sukces Konfederacji. I to jest w końcu pierwsza taka siła niepostkomunistyczna, prawda? I ja wróżę jej zresztą bardzo duże powodzenie. Ja myślę, że następne wybory będą dla Konfederacji wielkim sukcesem. Żeby tak się stało, no to musiałyby chyba je promować też media głównego nurtu w jakiś sposób. No media głównego nurtu w oczywisty sposób nie będą Konfederacji nawet dopuszczać, bo nie mają w tym żadnego interesu, bo przecież media głównego nurtu są zainteresowane zabetonowaniem tego układu, a nie zniszczeniem go. Ale mamy jeszcze media internetowe, takie jak mój kanał, takie jak ten, prawda, nasz dzisiejszy kanał, na którym dzisiaj rozmawiamy, i wielu, wielu innych niezależnych dziennikarzy. I to jest przeciwwaga dla tych mediów głównego ścieku. Myśli pan, że jest szansa na to, żeby te media odgrywały dużo większą rolę? Bo Unia Europejska na przykład dąży do tego, żeby jednak treści polityczne nie były aż tak wolne w przestrzeni publicznej, jeśli chodzi o social media. No to chyba pan powiedział nieprecyzyjnie. Unia Europejska dąży do tego, żeby niektóre treści polityczne nie były wolne. To znaczy, chodzi nie o to, żeby zakazać treści politycznych, tylko żeby jednym zakazać, a drugim nie zakazywać. No to jest jasne. Oczywiście, że tak. Wielki brat, cenzor tutaj robi swoje. To czy właśnie media Konfederacji nie będą również blokowane? Oczywiście, że będą. To nie ulega wątpliwości, ale akurat w Polsce Polacy to jest taki naród bardzo przekorny, że im się bardziej im czegoś zabrania, tym bardziej tego pragną. W związku z czym to przyniesie taki efekt odwrotny od zamierzonego. Właśnie też miałem takie zdanie do tej pory o Polakach, do ostatniego czasu, bo jak przypomnimy sobie na przykład sprawę z ACTA, jedynką ACTA, no to wtedy Polacy byli wzorem dla wielu środowisk wolnościowych w Europie, bo wyszliśmy naprawdę w bardzo dużym gronie na ulicę i nie dopuściliśmy do tego. Między innymi gdzieś tam od nas się to zaczęło. ACTA 2, milczymy. Pandemia, lockdowny, milczymy. Wyszli tylko ci ze strajku przedsiębiorców i tak naprawdę to była grupa kilkuset osób. Inni Polacy nie wzięli w tym udziału. Ja mam wrażenie trochę takie, że przyćmiono naszą czujność tymi 500+ i innymi dotacjami do tego stopnia, że spłaszczono klasę niższą do tego stopnia, że nie musimy się martwić o to,
czy przetrwamy do następnego miesiąca, i przestało nas obchodzić w ogóle wszystko. Tak naprawdę za Tuska jeszcze, za poprzedniej władzy, bez 500+ rodziny dawały radę. Teraz tak naprawdę bez 500+ pewnie wiele rodzin nie dałoby rady. Uzależniono nas od państwa i rozleniwiono nas, jeśli chodzi o walkę o swoje prawa. Tak, to prawda. No, uzależnienie od państwa się zwiększa, co dowodzi tego, że Unia Europejska staje się takim tworem faszystowskim, bo to przecież twórca faszyzmu, czyli Benito Mussolini, zdefiniował faszyzm jako takie myślenie, że wszystko w państwie, nic poza państwem, nic przeciwko państwu, i to się właśnie dzieje. No ale to jest taki twór sztuczny, myślenie sztuczne, które nie wytrzymuje konfrontacji z prawem naturalnym, więc ono prędzej czy później musi upaść. Czyli jest jakaś szansa mimo wszystko na to, żeby Polacy jednak przejrzeli na oczy. Bo mi się wydaje, że jeżeli nie są zagrożone nasze podstawowe takie poczucie stabilności, że mamy te 500+, jest okej, no przetrwam do kolejnego miesiąca, będzie jakaś tam minimalna płaca, okej, no to nie mam ochoty wychodzić i walczyć o, nie wiem, o sądy, o sądownictwo, o to, żeby media mówiły z innym przekazem, skoro mi jest generalnie co do zasady okej. Okay. No tak, ale to jest jednak myślenie takiego zwykłego człowieka, a o państwie decydują jednak elity. Ja myślę, że te elity się gdzieś zaczynają tworzyć już w naszym pokoleniu i bardzo dobrze, że się zaczynają tworzyć. Tak? Nowe elity. Tak. Zresztą ja widzę dużo takich optymistycznych sygnałów, bo przecież sam fakt, że Konfederacji przybyło 60% prawda, z 11 do 18 posłów, to jest gigantyczny sukces. Przy niższej frekwencji zapewne byłoby jeszcze więcej, ale to jest naprawdę gigantyczny sukces, bo przecież zwróćmy uwagę, że tak naprawdę wejście Konfederacji w 2019 roku to był pierwszy raz w historii, kiedy ugrupowania patriotyczne mają swoją reprezentację w Sejmie. Naprawdę, no bo przecież dotychczas ten Sejm się składał z postkomunistów. No były wyjątki takie jak tam Konfederacja Polski Niepodległej, na przykład w latach 90., no ale ona niewiele mogła zrobić, bo przecież cały AWS, Unia Wolności, te wszystkie KLD i tak dalej, to wszystko były ugrupowania postkomunistyczne wyrastające z Okrągłego Stołu, a tak naprawdę Konfederacja dopiero jest pierwszym ugrupowaniem, które odrzuca Republikę Okrągłego Stołu, prawda? I to jest też pierwsze ugrupowanie, które utrzymało się i jeszcze zyskało w kolejnych wyborach, prawda? No bo wcześniej na przykład tam Ruch Palikota był, jakaś Prawica Rzeczpospolitej, Kukiz, prawda, Polska jest najważniejsza i tak dalej. To wszystko jakby wyborcy dawali czerwoną kartkę, a Konfederacji nie. I bardzo dobrze. I mi się wydaje, że teraz Konfederacja będzie przyciągać do siebie wyborców, tych, którym rzeczywiście zależy na Polsce, a takich nie jest mało. Takich nie jest mało, tylko tacy wyborcy, oni w zasadzie od Okrągłego Stołu byli tumanieni i oszukiwani przez różnych tych takich pseudopatriotów, no bo powstało, bo prawda, na gruncie porozumienia Okrągłego Stołu wyrosła później ta frakcja solidarnościowa AWS, prawda, która mówiła, ja chcę, to są, prawda, wspaniali, dobrzy katolicy i tak dalej, i tak dalej. A to przecież jedna wielka banda socjalistów była, która przecież zbankrutowała politycznie w 2001 roku. I no, PiS oszukał patriotycznych wyborców, bo pod patriotycznymi frazesami robił rzeczy dokładnie przeciwko polskiemu interesowi. No, a to się zgadzał na odcięcie Polsce kolejnych tam, prawda, plastrów suwerenności, traktat brukselski i tak dalej, głosowanie za tymi kretynizmami wszystkimi, zielonymi ładami i tak dalej. I na tym polegało oszustwo PiS-u. I teraz dlaczego ludzie głosowali na PiS? Często dlatego, że nie mieli alternatywy, a teraz mają alternatywę. I ja tak wierzę, że mnóstwo wyborców PiS-u, zniesmaczonych coraz bardziej rządami PiS-u, poszło, zagłosowało na Konfederację, znam takich ludzi, ale teraz, kiedy zacznie się rozpad PiS-u, to jeszcze więcej wyborców PiS-u będzie przechodzić do Konfederacji. No właśnie, ja mam takie wrażenie, że jeśli chodzi o tych wyborców patriotycznych, to faktycznie Prawo i Sprawiedliwość mogło tutaj zyskać w 2015 roku, bo to było tak, że ta Beata Szydło wtedy wychodziła i mówiła, że Polska musi wreszcie wstać z kolan. I czuć było, że Polakom tego patriotyzmu właśnie brakuje. Teraz mimo wszystko zagłosowali na partię, która z tym patriotyzmem nie ma zbyt wiele wspólnego. Czy to nie jest tak, że ten patriotyzm się nawet przejadł Polakom? Może on trochę obrzydł, bo PiS ten patriotyzm strasznie obrzydził, tak jak obrzydził Polakom na przykład Kościół. To jest coś strasznego, tak, prawda? Partia taka kościelna, tak. Wszystko, co PiS promował, obrzydło wskutek tego, jak PiS to traktował. No i patriotyzm też, ale ten prawdziwy patriotyzm, on tkwi w sercach setek tysięcy Polaków, naprawdę. I zwróćmy uwagę,
że takiej partii jak Konfederacja w żadnym innym kraju europejskim nie ma. No jest Alternative für Deutschland w Niemczech, ale no ona nie jest, jakby nie odwołuje się do takich wartości tradycyjnych jak Konfederacja. No i też Alternative für Deutschland nie ma takiej siły w Bundestagu, jaką Konfederacja ma w Polsce, prawda? No pozostałe kraje są już przeżarte i skorumpowane i skonsumowane przez lewicę, i to taką lewicę totalniacką, prawda? No Francja jest tego najlepszym przykładem, więc to jest z jednej strony bardzo duży sukces Konfederacji, a z drugiej strony też pewien czynnik pozwalający nam z nadzieją i optymizmem patrzeć w przyszłość. Mówił pan też, zanim zaczęliśmy nagrywać, o tym, że pozyskał pan informacje na temat palonych dokumentów. Zapewne będzie więcej o tym u pana na kanale, jakby mógł pan coś wspomnieć. No to jak zwykle przed wyborami rozpoczęły się tam umizgi różnych bezpieczniaków do ludzi Platformy Obywatelskiej, którzy prześcigają się w przynoszeniu rozmaitych kompromatów na poprzedników, czyli na PiS, prosząc o pewne tam roszady kadrowe. I tu chodzi o to, żeby tam określonych ludzi awansować w nowej konfiguracji, albo określonych po prostu nie wysyłać do prokuratora. Także, ale to nie jest pierwszy raz. W 2015 roku było to samo. Czyli historia się cały czas powtarza. Tak. Będzie z tego afera? No to zależy od tego, jaki będzie decyzja polityczna, dlatego że to, co się dzieje w służbach specjalnych, rzadko wychodzi w taki sposób niezmanipulowany, prawda? To często jedne kliki w służbach dają coś dziennikarzom w ramach wewnętrznych rozgrywek w służbach. Czy to będzie, i żeby tą sprawę wyjaśnić, nagłośnić, żeby ona się stała taką jedną z największych afer, to musiałoby być przyzwolenie od czynników najwyższych i od premiera, prawda? Czy tak będzie, nie wiem, bo oczywiście z jednej strony no, Platforma ma interes polityczny w tym, żeby pokazać, jak zapisu działały służby, jak inwigilowały opozycję dziennikarzy. Ja przecież też byłem inwigilowany przez wiele lat i doskonale o tym wiem, że podsłuchiwano moje rozmowy, kontrolowano moją korespondencję, etc., etc. Natomiast z drugiej strony, no to jest też taka broń, która może się obrócić przeciwko Platformie, prawda? No bo to jest tak, że no dzisiaj my wyciągniemy i pokażemy na tamtych, ale następnego razu na tych. Więc ja z tego, co się orientuję, to Platforma mówi wyraźnie, że będzie chciała zlikwidować CBA. Jak, co się stanie z pozostałymi służbami, no nie wiadomo. Natomiast no myślę, że te służby pod kierownictwem ludzi Tuska, no to będzie operetka zupełna, no to no chwilę. A czy coś w relacjach Polski z Ukrainą powinno się zmienić teraz za nowego rządu? Znaczy ja nie sądzę, żeby coś się zmieniło, bo ten rząd jest kontynuacją poprzedniego i tak samo będzie wykonywał polecenia z Brukseli, z Berlina i z Waszyngtonu, jak robił to rząd poprzedni. Także niczego się tutaj specjalnego nie spodziewam w relacjach z Ukrainą też. A tak z tematów takich już zupełnie aktualnych i konfliktowych, Izrael-Palestyna. Prezydent Andrzej Duda od razu stanął po stronie Izraela. No co było do przewidzenia oczywiście. Czy dobrze zrobił? Znaczy ja uważam, że pan Andrzej Duda powinien przede wszystkim kierować się interesem Polski. Interes Polski w sporze między Izraelem a Palestyną polega na tym, żeby ta wojna nie przeniosła się do nas. Bo jeżeli, żeby Hamas nie strzelał w Polskę, prawda, w Polskie, więc to jest wojna, która się toczy kilka tysięcy kilometrów od nas i możemy tam jakieś apele o pokój, no bezsensowne wysyłać oczywiście, bo to nic z tego przecież nie wyniknie. Przecież to nie jest tak, że liderzy Hamasu się wzruszą, jak sobie posłuchają wypowiedzi pana Andrzeja Dudy, który ich wzywa do zawarcia pokoju, no przecież to jakiś absurd zupełny. Natomiast nam należy się nie wtrącać w tą wojnę, dlatego że możemy tam tylko stracić tak naprawdę, no bo jeżeli zaangażujemy się po stronie Izraela, no to natychmiast może się to spotkać z jakimiś reperkusjami ze strony Hamasu, prawda? No, Hamas może na przykład dojść do wniosku, że skoro Polska poparła Izrael, to on wysyła rakiety na Polskę. Pytanie, czy by to zrobił, ale to jest problem no, niepotrzebny zupełnie. Także trzymać się jak najdalej od tej wojny po prostu, żeby ona nie przyszła do Polski. Nie uważa pan, że teraz jesteśmy jeszcze bardziej zagrożeni właśnie dzięki rządom Donalda Tuska, ponieważ obecnie już mowa o tym, że będziemy wpuszczać imigrantów, ale zweryfikowanych i być może to nawet w Polsce będą muzułmanie, którzy mają jednak... Którzy już teraz prowadzą protesty na zachodzie, bardzo liczne. W Wielkiej Brytanii chodzą filmy, jak muzułmanie wyszukują Żydów, żydowskich mieszkań. Czy to samo grozi Polsce? No, wszystkie te trendy negatywne, które mają miejsce w krajach zachodnich, z czasem przyjdą do Polski, oczywiście też. I najlepiej to jest nie leczyć, tylko zapobiegać.
I tu to, co możemy zrobić najlepszego, to po prostu nie wpuszczać tych imigrantów z krajów obcych nam kulturowo. No ale jak sam pan powiedział, Donald Tusk zapowiedział już, że będzie to robił, czyli znowu będzie kontynuował politykę PiSu. Ale będą zweryfikowani. No to ja, no oczywiście, no to jestem ciekaw, jak będą weryfikować. No to takie gadanie, taka propaganda dla idiotów, no będziemy ich weryfikować. No bardzo jestem ciekaw, kim będzie to weryfikował i w jaki sposób będzie ta weryfikacja przebiegać. No to oczywisty idiotyzm. To tak na koniec jeszcze, czy ma pan jakiś przekaz do Polaków? Coś, o czym warto by było teraz myśleć, co mieć na uwadze, w jaki sposób reagować na sytuację medialną? Róbmy swoje.